MMA i K1 to formuły, w których zmierzą się uczestnicy amatorskiej gali sportów walki. Aby odnieść sukces w tych dyscyplinach, potrzebne są lata ciężkiego treningu. Ze sportami walki miałem do czynienia już od małego. Mój tata był trenerem karate i od tego się wszystko zaczęło. Na początku było ciężko? No było ciężko, wiadomo, rozciąganie, to prawda, duży wysiłek fizyczny, ale z czasem było coraz lepiej. Wcześniej sobie grałem w piłkę, ale no jednak piłka to jest sport zespołowy, a chciałem coś na swoje konto wszystko robić. No i poszedłem do trenera Włodzimierza Trzeciaka. No i tam zacząłem swoją przygodę, tam zdobywałem swoje pierwsze tytuły. Jest to jakieś odreagowanie na pewno, stres, pasja, no i sposób na życie. Całkiem inna dyscyplina, piłka nożna, to co, tam tylko biegałem za piłką, pokopałem troszeczkę, zmęczyłem się i tyle, a tam to już nie to, że umęczony, to jeszcze twarz porozbijana, kontuzje wiadomo częściej niż w piłce nożnej. MMA dopiero świeżo do Polski wchodzi, prawda? Mimo że MMA jest w Polsce zaledwie od kilku lat, to już ma grupę wiernych kibiców. Są to mieszane sztuki walki, tak? Jest boks, jest karate, jest kickboxing, judo, brazylijskie jiu-jitsu, jest to połączenie wszystkiego tak naprawdę. Dlaczego MMA? Wszechstronność. Wiadomo, nie idzie w stójce, mogę przyjść do parteru, prawda? Jest jakaś szansa tam zawsze dla mnie. A na czym polega formuła K1? Walka tylko w stójce, bo niektórzy mylą, mówią, że K1 tak samo to jest walka w parterze, ale właśnie to jest mylne pojęcie. MMA jest to walka w parterze, K1 jest to sama walka w stójce, gdzie możemy kopać tak samo z kolana i wykonywać kopnięcie na uda, tak zwane low kicki. A mówię, a to takie same zasady jak w kickboxingu, czyli techniki ręczne na twarz, uderzamy na korpus cały i wszystko praktycznie oprócz uderzeniami łokciami. Udział w gali to dla wielu zawodników prestiż i wyróżnienie, jednak często przygotowania do walki trwają kilka miesięcy. Przygotowania trwają 2 miesiące. Bardzo dużo poświęciłem czasu teraz na treningi bokserskie. Trenowałem tutaj z zaprzyjaźnionym klubem radomskim w Broni Radom. No, większość czasu poświęciłem jednak na poprawę tych technik ręcznych. Trochę czasu poświęcił mi tak samo mój tata w przygotowaniu kondycyjnym, w przygotowaniu, że tak powiem, nożnym. No mówię, na początku wiadomo, tak jak to w każdych przygotowaniach, trzeba zbudować kondycję, później wytrzymałość, szybkość. Amatorska gala sportu walki odbędzie się w piątek, 19 października w strefie G2. Początek o godzinie 19. Organizatorami imprezy są serwis informacyjny cozadzień.pl oraz Dragon Fight Club Radom.